W Chorzowie już po raz siódmy odbył się turniej jednego wiersza imienia Barbary Dziekańskiej. W rywalizacji na słowa, która odbyła się w chorzowskiej Sztygarce, wzięło udział kilkudziesięciu poetów z całego Śląska. Kiedy upada Napoleon, wynaleziono proch, dynamit, bombę atomową. Lecz dziś, kiedy piszę ten e-mail, świat nie przypomina w najmniejszym stopniu krainy naszego dzieciństwa. Podczas tego wydarzenia ochotnicy mogą zaprezentować swoje wiersze, przeczytać na scenie, zaprezentować się szerokiej publiczności. Następnie są oceniani przez jury, które wybiera te najciekawsze wiersze, które dzisiaj usłyszymy. Wiersze są różne. Mamy wiersze patriotyczne, mamy wiersze śmieszne, mamy wiersze po śląsku, mamy wiersze pisane w różnych innych gwarach także. Także mamy cały taki przekrój poetycki. To, co się w tej chwili dzieje w poezji polskiej, naprawdę można dzisiaj usłyszeć. Jest to turniej, więc jest to tak naprawdę bitwa na wiersze i tak naprawdę nie zależy tutaj tylko wygrana od tego, jaki wiersz przeczytamy, też w jaki sposób go pokażemy, tak? Więc każdy, kto wychodzi na scenę, może nawet zaśpiewać ten wiersz, może zatańczyć do tego wiersza, więc także ten performance, który towarzyszy temu wierszowi, także jest bardzo istotny dla całego odbioru. Różne osoby biorą udział w takim turnieju. Są to zarówno osoby, które debiutują dopiero w świecie poezji, dla wielu osób jest to pierwszy raz kontakt w ogóle z publicznością i pierwsze takie publiczne odtworzenie swojego wiersza. Natomiast są też osoby, które mają na swoim koncie już książki, publikacje, nagrody, więc tak naprawdę ten przekrój środowiska poetyckiego to jest bardzo różny i tak naprawdę ma do czynienia z takim miszmaszem troszkę poetyckim, ale to też jest bardzo fajne, bo przy okazji ludzie się poznają, też wymieniają się poglądami, wymieniają się wiedzą i gdzieś tam łapią ze sobą kontakty też między sobą. Piszę od dziecka i też startowałam w różnych konkursach, ale to też jest mój pierwszy konkurs, gdzie będę prezentować swój wiersz przed werdyktem jury, więc to może jest troszkę takie stresujące. O tym turnieju powiedzieli mi przyjaciele, znajomi z rybnickiego Wytrycha. Zaprosili mnie tutaj, żebym przyjechała, zobaczyła, poczuła atmosferę, także jestem. Nie myślę o tej rywalizacji, gdzie mi tam początkującej poetce z tuzami tutaj wybitnymi startować w szranki. Raczej myślę o zbieraniu doświadczenia, o czytaniu przed publicznością. No jednak jeżeli człowiek pisze, to chce, żeby to do kogoś trafiło, prawda? Także jest to fajna jakaś taka opcja sprawdzenia się, zobaczenia, jak to zabrzmi przed publicznością. Turniej nosi imię Barbary Dziekańskiej, poetki, krytyczki literackiej i animatorki kultury, mocno związanej z życiem literackim regionu. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że Port Poetycki organizuje cyklicznie ten turniej poświęcony pamięci mojej mamy, Barbary Dziekańskiej. Jest to wspaniała inicjatywa. Pomimo, że moja mama całe życie mieszkała w Rudzie Śląskiej, ale też całe życie była związana z Chorzowem. Stąd też sentyment czuję do tego miasta. I jestem ogromnie tutaj wdzięczna zarówno organizatorom, jak i Urzędowi Miasta, że podtrzymują tą tradycję. Siódmą edycję turnieju jednego wiersza imienia Barbary Dziekańskiej decyzją jury wygrała Karolina Kułakowska.